Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy sztuka żywego słowa w czasach zdominowanych przez różnorodne media, skrótowce i mowę potoczną cieszy się jeszcze jakimkolwiek zainteresowaniem, powinien był zasiąść na widowni 7. turnieju recytatorskiego Słowo za Słowo. W trakcie 2 dni zaprezentowało się 47 wykonawców w 4 kategoriach. W konkursie poezji śpiewanej, wywiedzionym ze słowa, teatru jednego aktora i konkursie recytatorskim. Prezentację oceniało jury, w którym zasiadali instruktorzy CKIS oraz aktorka Anna Wodzyńska. Uczestnicy prezentowali bardzo różnorodny repertuar, choć wśród wykonawców poezji śpiewanej dominowały teksty Agnieszki Osieckiej, zaś wśród recytatorów Wisławy Szymborskiej. Turniej ujawnił wiele osobowości scenicznych, talentów, ciekawych propozycji interpretacyjnych. Ale o takiej, którą spotkać można na ulicy, zdawałoby się podobnej do reszty przechodniów. Jakże wówczas oko twoje jest bystre, jak błyskawicznie pojawia się w tobie to drgnienie, ten sygnał czuły na każdą odmienność. Mam cię, ptaszku.